Ostatnio poznaliśmy historię dzielnego Bilba Bagginsa, uczestnika wyprawy zorganizowanej przez kompanię Thorina do oblężonej przez smoka samotnej góry. Hobbit jest powieścią fantasy składającą się z 19 rozdziałów. Mamy tutaj do czynienia z narracją trzecioosobową, chociaż zdarzają się wypowiedzi narratora w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Narrator jest wszechwiedzący, wie wszystko o otaczającym świecie. Utwór Tolkiena cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, także wśród osób, które na co dzień nie interesują się szeroko pojętą fantastyką. W tym odcinku postaramy się scharakteryzować bohaterów występujących w tej powieści, a także omówimy wybrane motywy. Hobbit Bilbo Baggins jest tytułowym bohaterem, pochodzi z zamożnej rodziny. Jest synem Banga Bagginsa i Belladonny Took. Tukowie znani byli z zamiłowania do przygód, co wśród hobbitów jest raczej niespotykane i wydaje się, że to właśnie po matce Bilbo odziedziczył tę cechę. Ojciec Bilba Bango, korzystając z posagu żony, wybudował przytulną norę, którą odziedziczył główny bohater. Hobbici są małymi istotami, mniejszymi od krasnoludów, od których różnią się tym, że nie posiadają brody. Nie uprawiają także magii. Mają czuły słuch i dobry wzrok, a ponadto potrafią zwinnie i bezszelestnie biegać. Najchętniej noszą kolorowe ubrania, a ich ulubionymi kolorami są zielony i żółty. Znani są ze swojego upodobania do regularnych i obfitych posiłków. Często zjadają dwa obiady dziennie, co oczywiście rzutuje na ich wygląd. Mają tendencję do tycia, zwłaszcza w pasie. Hobbici nie noszą obuwia, ponieważ ich stopy mają grube podeszwy i są porośnięte bujnym, ciemnym, brunatnym włosem, podobnie zresztą jak głowa zwykle kędzierzawa. Te istoty mają długie, smagłe palce i poczciwe twarze. Głównego bohatera poznajemy, gdy ma już ponad 50 lat i wiedzie spokojne, ustabilizowane życie w Back End. Żyje podobnie jak Bagginsowie, którzy znani byli z tego, że nie lubili przygód i nie sprawiali żadnych niespodzianek. Bilbo jest szczęśliwy, żyjąc w przytulnej norze, w której znajdują się liczne, bogato zaopatrzone spiżarnie. Jego ulubionym zajęciem jest przesiadywanie na progu swojego domu i palenie fajki. Pewnego dnia w Back End zjawia się Gandalf i proponuje spokojnemu hobbitowi udział w wyprawie. Oczywiście Bilbo nie zgadza się, jednak chcąc zachować się grzecznie, zaprasza czarodzieja na herbatę. Następnego dnia w jego domu zjawia się 13 krasnoludów i Gandalf, który przedstawia zaskoczonego hobbita jako włamywacza. Słysząc słowa Thorina o wyprawie, Bilbo zaczyna trząść się jak galareta i traci przytomność. Gdy jednak słyszy drwiące słowa krasnoludów, krew tuków i drzemiące w nim dzikie męstwo bierze górę i główny bohater, nie myśląc zbyt wiele, zgadza się wziąć udział w wyprawie. Warto zaznaczyć, że Gandalf od początku wiedział o drzemiącej w panu Bagginsie krwi tuków i dlatego od samego początku był pewny, że Bilbo sprawdzi się jako włamywacz. Właśnie od tego momentu zaczyna się wielka przygoda i główny bohater zaczyna się zmieniać w prawdziwego bohatera. Oczywiście między nim a krasnoludami, którzy nie wierzą w jego umiejętności, czuć spory dystans, ale ta sytuacja wkrótce się zmienia. Hobbit początkowo żałuje udziału w wyprawie i jedyne, o czym myśli, to jego przytulna norka i smaczne jedzenie. Jednak w toku wyprawy Hobbit wykazuje się odwagą i niejednokrotnie ratuje swoich towarzyszy, czym potwierdza słowa czarodzieja, który zawsze w niego wierzył. Bilbo jest skromny, owszem odczuwa strach, jednak za każdym razem udaje mu się go przełamać. Hobbit ma niewątpliwie dużo szczęścia, gdy znajduje magiczny pierścień w jaskini goblinów, który pozwala stać mu się niewidzialnym. Pan Baggins wykazuje się wrażliwością. Żal mu jest Golluma, który wiele lat żyje samotnie w jaskini, a ponadto stracił swój skarb. Bilbo, gdy wydostaje się z jaskini, wykazuje się odwagą i lojalnością, bowiem ma zamiar wrócić po swoich towarzyszy, ale wkrótce odkrywa, że nie jest to konieczne. Dzięki właściwościom magicznego pierścienia Bilbo niejednokrotnie wychodzi cało z opresji i ratuje swoich towarzyszy. Tak też się dzieje, gdy jego przyjaciele zostają pojmani przez olbrzymie pająki w Mrocznej Puszczy. Wydaje się, że momentem przełomowym w życiu hobbita jest samodzielne zabicie pająka za pomocą swojego miecza, który odtąd nazywa się żądłem. Niewątpliwie podniosło to pewność siebie hobbita, a uratowanie przyjaciół przed śmiercią sprawiło, że hobbit od tego wydarzenia postrzegany był jako dowódca grupy. Od tej chwili towarzysze liczą bardzo na Bilba, a ten wykazuje się pomysłowością, gdy sprytnie ratuje ich z więzienia leśnych elfów. Po dotarciu do samotnej góry, dzięki cierpliwości niziołka, udaje się znaleźć tajemne wejście oraz sposób jego otwarcia. Główny bohater bardzo boi się smoka, ale raz jeszcze przełamuje swój strach i wykrada Smaugowi puchar, a przy ponownym spotkaniu sprytnie z nim rozmawia i odkrywa jego czuły punkt. Bilbo doskonale zdaje sobie sprawę, że po zabiciu przez barda Smauga sprawiedliwość stoi po stronie ludzi, którzy mają konflikt z krasnoludami. Hobbit wykazuje się mądrością i wpada na sprytny plan. Pewnej nocy podczas oblężenia góry wymyka się, zastępując stróżującego Bombura i przekazuje bardowi arcyklejnot, mając nadzieję na rozwiązanie konfliktu, który przecież nie służy żadnej ze stron. I tak też się dzieje, arcyklejnot w rękach ludzi ma istotne znaczenie w negocjacjach i ostatecznie Thorin godzi się przekazać ludziom i elfom ich należną część w zamian za drogocenny kamień.
Przekazanie arcyklejnotu Bardowi z pewnością nie było łatwą decyzją, bowiem w pewnym sensie Bilbo zdradził przyjaciół, z którymi przecież tak wiele go łączyło. Jednak postawiony w trudnej sytuacji, główny bohater umie wziąć na siebie wielką odpowiedzialność w imię wyższego dobra. Warto również zaznaczyć, że Hobbitowi kompletnie nie zależy na skarbie, a jedyne czego chce, to wrócić cały do swojego domu. Główny bohater w czasie wędrówki przeżywa ogromną przemianę. Z niepozornego, strachliwego hobbita, który nie lubi przygód, Bilbo wyrasta na przywódcę grupy odznaczającego się odwagą, sprytem i szlachetnością. Bez najmniejszych wątpliwości należy stwierdzić, że wyprawa nie skończyłaby się sukcesem, gdyby nie udział niziołka. I właśnie z powodu swojej odwagi i poświęcenia hobbit jest szanowany przez swoich towarzyszy. Bilbo jednak cały czas pozostaje skromny, nie przechwala się swoimi osiągnięciami, a zdobyte skarby nie mają dla niego większego znaczenia. Pan Baggins po powrocie do domu uważany jest za dziwaka, bowiem odważył się na tak niebezpieczną wyprawę, lecz opinia innych hobbitów nie robi na nim wielkiego wrażenia i Bilbo swój wolny czas spędza na spisywaniu wspomnień. Gandalf jest czarodziejem specjalizującym się w czarach z płomieniami i ogniem. Jest niskim staruszkiem, który nosi wysoki, spiczasty, niebieski kapelusz i długi szary płaszcz przepasany srebrną szarfą. Ma długą siwą brodę sięgającą do pasa oraz nosi wielkie czarne buty. Jego przybycie zwiastuje przygody i nie inaczej jest, gdy Gandalf przybywa do Back End i uznaje, że Bilbo będzie idealnym kandydatem do roli włamywacza. Czarodziej kreśli na drzwiach hobbita dziwny znak, który stanowi zaproszenie dla krasnoludów i niejako wplątuje go w całą wyprawę. Gandalf jest przekonany o umiejętnościach hobbita i przekonuje do tego początkowo sceptycznie nastawionych krasnoludów. Podczas wyprawy czarodziej wielokrotnie wykazuje się mądrością oraz odwagą i ratuje z opresji swoich towarzyszy, jak to ma miejsce wtedy, gdy sprytnie manipuluje trollami, czy wtedy, gdy bohatersko ratuje swoich kompanów uwięzionych przez goblinów, zabijając ich przywódcę, wielkiego goblina. Gandalf cieszy się autorytetem i bezgranicznym zaufaniem swoich towarzyszy. Bohater charakteryzuje się ogromną wiedzą. Zna się prawie na wszystkim, wie wszystko o rasach Śródziemia i ich zwyczajach. To właśnie dzięki jego przebiegłości kompanii udaje się znaleźć gościnę u Beorna. Czarodziej wędrował niemal po całej krainie, a dzięki swojemu przyjaznemu usposobieniu udało mu się zdobyć wielu przyjaciół. I tak dzięki jego kontaktom uwięziona na płonących drzewach kompania zostaje uratowana przez orły. Gdy kompania dochodzi do Mrocznej Puszczy, czarodziej opuszcza swoich towarzyszy, ponieważ wzywają go sprawy o wiele pilniejsze. Ostatecznie jednak pojawia się znowu pod Samotną Górą, gdzie mężnie walczy u boku krasnoludów, elfów i ludzi z goblinami i wargami. Jego ulubionym zajęciem jest palenie fajki i puszczanie kolorowych kółek dymu. Gandalf jest potężnym magiem, który walczy ze złem. Dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu i mądrości cieszy się autorytetem niemal wśród wszystkich ras żyjących w Śródziemiu. Czarodziej ma spokojne usposobienie, jest przyjaźnie nastawiony do świata, ale nie waha się walczyć, gdy sytuacja tego wymaga. Jego odwaga i szlachetność z pewnością zasługują na szacunek. W skład kompanii Thorina wchodzi 13 krasnoludów. Dwalin, Balin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur oraz oczywiście stojący na czele drużyny Thorin Dębowa Tarcza. Krasnoludy są większe od hobbitów, ale mniejsze od ludzi. Łatwo ich rozpoznać, bowiem mają długie brody i noszą charakterystyczne kaptury. Doskonale czują się w podziemiach, gdzie budują swoje mieszkania i tworzą miejsca pracy. Są świetnymi rzemieślnikami, kowalami, złotnikami, potrafią stworzyć doskonałą broń i piękną biżuterię. Kochają złoto oraz inne cenne kamienie i zwykle zajmują się wydobywaniem tych materiałów i wytwarzaniem z nich wspaniałych przedmiotów. Są waleczni oraz odważni i żyją o wiele dłużej niż ludzie, ale nie są nieśmiertelni. W przeszłości gromada krasnoludów przybyła pod Samotną Górę, gdzie zbudowali ogromne podziemne hale i warsztaty, a oprócz tego znaleźli mnóstwo złota i kamieni. Dziadek Thorina Tror został królem pod górą i cieszył się powszechnym szacunkiem, a założone niedaleko miasto Dal słynęło z pięknych krasnoludzkich wyrobów. Jednak pewnego dnia skarby skusiły smoka Smauga, który ich zaatakował. Z życiem udało się ujść niewielu, a wśród nich byli Thorin, który w momencie ataku znajdował się na powierzchni, oraz jego ojciec Trein i dziadek Tror, którzy uciekli tajemnym wejściem. Thorin Dębowa Tarcza jest najdostojniejszym z całej drużyny krasnoludów i pełni rolę przywódcy. Podczas spotkania w Norze Hobbita to właśnie jemu Gandalf przekazuje mapę i klucz, który otrzymał od ojca Thorina, który postradał zmysły. Thorin Dębowa Tarcza nosi błękitny kaptur i cieszy się szacunkiem wśród krasnoludów.
krasnoludów. Jest niezłomnym i odważnym wojownikiem, a gdy trafia w niewolę u króla leśnych elfów, woli milczeć i być więźniem niż zdradzić prawdziwy cel wyprawy. Krasnolud dużą uwagę przywiązuje do przemówień, które chętnie wygłasza. Thorin Dębowa Tarczy jest dumnym potomkiem swojego rodu, żądnym zemsty na Smaugu oraz nieustraszonym wojownikiem, co udowadnia podczas bitwy pięciu armii. Niestety bohater nie umie oprzeć się wrodzonej chciwości. Gdy dowiaduje się, że Smaug jest martwy, dostaje obłędu na punkcie złota i przestaje myśleć trzeźwo. Staje się pazerny i zaborczy oraz nie ma najmniejszej ochoty dzielić się złotem z ludźmi, którzy w końcu zabili smoka. Po zabiciu smoka krasnolud poszukuje arcyklejnotu Trajna, który stanowi dla niego najważniejszy skarb. Krasnolud gotowy jest walczyć z ludźmi i elfami, byleby tylko nie dzielić się skarbem. Ostatecznie w obliczu zbliżającego się zagrożenia, goblinów i wargów, krasnoludy, ludzie i elfy łączą swoje siły. Thorin dzielnie walczy, ale w wyniku poniesionych obrażeń umiera. Jeszcze przed śmiercią udaje mu się porozmawiać z panem Bagginsem, którego nazwał zdrajcą, gdy hobbit przekazał bardowi arcyklejnot. Krasnolud szczerze żałuje swoich słów i nazywa Bilba przyjacielem. Z krasnoludów na uwagę zasługują jeszcze Balin, który jest bardzo stary i w trakcie wyprawy często pełni rolę stróża. Towarzyszy hobbitowi do pewnego momentu podczas wędrówki w głąb samotnej góry. Dwalin jest rodzonym bratem Balina. Kil i Fili są najmłodszymi uczestnikami wyprawy. To oni wraz z panem Bagginsem odnajdują tajemne wejście do samotnej góry. Kil i Fili umierają w wyniku bitwy pięciu armii. Bombur jest bardzo grubym krasnoludem, który w czasie przeprawy przez czarny potok płynący w mrocznej puszczy wpada do niego i zapada w głęboki sen. Dain jest kuzynem Thorina, który nie uczestniczy w wyprawie. Zostaje powiadomiony przez Kruka o sytuacji pod samotną górą i przybywa na czele 500 krasnoludów, aby pomóc Thorinowi w walce przeciwko ludziom i elfom. Ostatecznie jednak walczy ramię w ramię z ludźmi i elfami przeciwko goblinom i wargom. Po śmierci Thorina zostaje obwołany królem spod góry. Elfy zamieszkujące dolinę Rivendell są przyjaźnie nastawione do krasnoludów. Ich przywódcą jest Elrond, który mieszka w ostatnim przyjaznym domu. Ma piękne i szlachetne rysy twarzy, jest mądry jak czarodziej, silny jak wojownik i dostojny jak król krasnoludów, a przy tym łagodny jak pogoda latem. Jest bardzo gościnnym gospodarzem, a w jego domu wszyscy czują się bardzo dobrze, niezależnie od tego, czy lubią jeść, spać, opowiadać historie, czy odpoczywać. Elrond ma nietypową umiejętność. Potrafi odczytywać napisy runiczne i w ten sposób pomaga kompanii, gdy odczytuje napis na mapie, będący wskazówką dotyczącą tajnego wejścia do samotnej góry. Elfy z Mrocznej Puszczy, w odróżnieniu od elfów z Rivendell, są wrogo nastawione do obcych. Żyją na skraju Mrocznej Puszczy i gdy zauważają kompanię, biorą w niewolę Thorina, a następnie pozostałe krasnoludy. Bilbo używa magicznego pierścienia, dlatego nie zostaje wtrącony do lochów, a ponadto później udaje mu się uratować swoich towarzyszy. Elfy z Mrocznej Puszczy utrzymują dobre stosunki z ludźmi z miasta na jeziorze, od których kupują wino. Ostatecznie armia elfów dowodzona przez króla leśnych elfów staje po stronie ludzi i krasnoludów i dzielnie walczy z goblinami i wargami. William, Bert i Tom to trole, które na swojej drodze spotykają kompanię Thorina. Trole są olbrzymami o wielkich, grubociosanych twarzach. Nie grzeszą inteligencją, zachowują się prostacko i są wyjątkowo kłótliwe. Trole nie znoszą dziennego światła, pod wpływem którego zamieniają się w kamień. Tę ich słabość wykorzystuje Gandalf, który sprytnie nimi manipuluje i podburza do kłótni, aż nastaje dzień. Kompania w jaskini troli znajduje trochę żywności i złota, a oprócz tego cenne miecze. Thorin bierze dla siebie miecz zwany Orcristem, czyli pogromca goblinów, a Gandalf Glamdring, czyli młot na wroga. Oprócz tego Bilbo znajduje tam nóż w pochwie, który jemu służy za miecz, później nazwany żądłem. Gobliny są olbrzymimi stworami, które zamieszkują jaskinie. Nie znoszą pozostałych istot zamieszkujących śródziemie i chętnie z nimi walczą, a ich sojusznikami są wilki. Gobliny są okrutne i brutalne, a schwytane istoty wykorzystują do wycieńczającej pracy. Gobliny, podobnie jak krasnoludy, potrafią budować tunele pod ziemią, ale nie wyrabiają pięknych przedmiotów. Gobliny napadają na kompanię, która schroniła się w jaskini przed burzą. Ich przywódcą jest wielki goblin, który widząc miecz Thorina wpada w furię i chce go zabić. Na szczęście krasnolud zostaje uratowany przez Gandalfa, który zabija wielkiego goblina i kompanii udaje się wyjść cało z opresji. Gobliny żyją w sojuszu z wilkami i razem z nimi walczą przeciwko ludziom, krasnoludom i elfom w bitwie pięciu armii. Ich dowódcą wtedy jest Bolg, który zostaje zabity przez Beorna, a gobliny wraz z wilkami ostatecznie zostają pokonane. Wargowie to wilcze plemię zamieszkujące na skraju pustkowia. Działają razem z goblinami, z którymi napadają na ludzkie osady. W obawie przed groźnymi wargami cała kompania wchodzi
wychodzi na drzewa. Wargowie boją się ognia i tę ich słabość wykorzystuje Gandalf, który rzuca wilki ognistymi szyszkami. Orły zamieszkują wysokie i niedostępne szczyty gór mglistych. Orły na czele z wodzem pomagają kompanii zaatakowanej przez gobliny i wargi wydostać się z lasu. Tym samym wódz orłów odwdzięcza się Gandalfowi za przysługę z przeszłości. Oprócz tego orły biorą udział w bitwie pięciu armii, pomagając ludziom, krasnoludom i elfom. Ludzie zamieszkują miasto na jeziorze, a wśród nich na uwagę zasługuje Bard, będący potomkiem Giriona, dawnego władcy miasta Dal. Mężczyzna znany jest z pesymistycznego myślenia. W mieście jednak szanowany jest za uczciwość. Bard jest łucznikiem i kieruje obroną miasta, stoi na czele oddziału, który do końca pozostaje na polu walki. Gdy zostaje mu ostatnia strzała, podlatuje do niego Drost, który mówi do niego językiem zrozumiałym dla Barda o wrażliwym miejscu smoka. Mężczyzna wystrzeliwuje czarną strzałę i trafia prosto w czuły punkt, a Smaug pada martwy. Po tej bohaterskiej akcji mieszkańcy chcą, by Bard został królem i objął władzę nad miastem, ale on odmawia. Pozostaje lojalny wobec starego władcy i w jego imieniu prosi króla elfów o pomoc w odbudowie miasta. Bard proponuje mieszkańcom wyprawę pod samotną górę, aby wykorzystać skradzione przez smoka złoto do odbudowy dawnych miast Dal i Esgaroth. W negocjacjach z Thorinem owładniętym chciwością Bard wykazuje się dużym rozsądkiem i spokojem i stara się uniknąć konfliktu zbrojnego. Ostatecznie mężczyzna otrzymuje 14 część skarbu i wydziela sporo złota dla władcy miasta nad jeziorem, a ponadto ofiarowuje królowi elfów jego ulubione kamienie szmaragdy. Oczywiście nie każdy człowiek jest tak szlachetny jak Bard i zdarzają się czarne charaktery. Jednym z nich jest władca miasta na jeziorze, który myśli wyłącznie o złocie, a ponadto podczas ataku smoka ucieka jak tchórz. Spotyka go żałosny koniec. Po otrzymaniu od Barda pieniędzy na odbudowę miasta ogarnięty chciwością ucieka razem z nimi, ale opuszczony przez swoich załóżników umiera na pustkowiu. Gollum zamieszkuje jezioro położone w jaskini goblinów. Jest cały czarny z wyjątkiem wielkich okrągłych oczu. Ma łódź, którą pływa po jeziorze wiosłując swoimi ogromnymi stopami. Żywi się złowionymi przez siebie rybami, a czasami udaje mu się upolować goblina, jednak musi bardzo uważać, by te stworzenia nie dowiedziały się o jego istnieniu. Gollum często rozmawia sam ze sobą, wypowiadając słowa glum-glum, a o sobie mówi zawsze w trzeciej osobie. Jego jedyną rozrywką jest rozwiązywanie zagadek i gdy trafia do niego hobbit, Gollum postanawia wyzwać go na pojedynek w rozwiązywaniu zagadek. Jeśli wygra Gollum, to zje Bilba, natomiast jeśli przegra, to pokaże zagubionemu niziołkowi drogę do wyjścia. Ostatecznie Gollum przegrywa pojedynek, ale jego zachowanie trudno nazwać honorowym. Stwór najpierw płynie na swoją wysepkę po magiczny pierścień, który nazywa swoim urodzinowym darem. Pierścień pozwala mu stać się niewidzialnym. Gollum, mimo że nie rozwiązał zagadki Bilba, i tak ma zamiar zjeść hobbita, ale okazuje się, że zgubił pierścień, a jego nowym właścicielem jest pan Baggins. Beorn jest silnym czarnowłosym człowiekiem o potężnych barkach i bujnej czarnej brodzie, który potrafi zmieniać się w niedźwiedzia. Mieszka w dębowym lesie i ma duży drewniany dom. Beorn hoduje zwierzęta, które dla niego pracują. Bohater jest wielkim przyjacielem zwierząt, które traktuje jak swoje dzieci, a sam nie jada mięsa zwierząt ani nie poluje. Beorn jest łagodny, gdy się go udobrucha, ale ma tendencję do szybkiego wpadania w gniew i wtedy jest bardzo niebezpieczny. Bohater niezbyt lubi gości i Gandalf wpada na sprytny plan i nakazuje krasnoludom wchodzić do jego domu dwójkami co 5 minut. Beorn staje się bardziej przyjazny w stosunku do gości, gdy dowiaduje się, że Gandalf zabił wielkiego goblina. Kompania odpoczywa u niego w domu, a także dostaje żywność i kuce, które dowożą wędrowców do granicy Mrocznej Puszczy. Beorn odgrywa ważną rolę w całej historii, ponieważ przybywa niespodziewanie pod samotną górę w czasie bitwy pięciu armii i zabija Bolga, przywódcę goblinów, co decyduje o zwycięstwie ludzi, krasnoludów i elfów. Ostatecznie zostaje mianowany władcą terenów położonych między górami mglistymi a Mroczną Puszczą. Smaug jest głównym czarnym charakterem występującym w powieści. Jest olbrzymim, ognistym, skrzydlatym smokiem. Smauga cechują przymioty typowe dla jego gatunku, a poza tym jest chciwy, ma ostre kły i pazury oraz bardzo czuły węch. Przed wieloma laty znęcony opowieściami o bogactwie krasnoludów spod samotnej góry zaatakował ich siedzibę i zdobył ją, wypędzając i zabijając dotychczasowych mieszkańców. Następnie sam zamieszkał we wnętrzu góry. W swojej siedzibie Smaug spędza czas przede wszystkim na wylegiwaniu się na kopcu złożonym ze skarbów, chociaż przy tym wykazuje się dużą czujnością i gotów jest zabić każdego, kto zbliży się do jego skarbu. Oprócz
Oprócz tego Smaug napada na domy ludzi mieszkających u stóp góry i porywa najczęściej dziewczęta, by je pożreć. Gdy Bilbo wykrada mu puchar, rozdrażniony Smaug postanawia zemścić się na mieszkańcach Esgaroth, którzy pomagali kompanii. Podczas ataku na miasto na jeziorze zostaje trafiony przez barda czarną strzałą w miejsce pod lewą piersią, które nie było osłonięte pancerzem i umiera. Pająki są olbrzymimi istotami zamieszkującymi mroczną puszczę, gdzie czyhają na wędrowców, których oplatają swoimi sieciami, a następnie zjadają. Pająki napadają na osłabioną długim marszem i brakiem żywności kompanię, ale bohaterski hobbit ratuje swoich przyjaciół przed śmiercią. Rogue jest bardzo starym krukiem, synem Karka i pełni funkcję wodza wielkich kruków z góry. Jego ród przyjaźni się z krasnoludami, a on sam przekazuje wiadomość Thorinowi o śmierci smoka, a ponadto informuje go o położeniu wojsk. Ważną rolę odgrywa również Drost, który przekazuje bardowi informacje o czułym punkcie smoka. Powieść Tolkiena porusza wiele ważnych i podniosłych kwestii, a jedną z nich jest problem walki dobra ze złem. Dobro reprezentowane jest przez pana Bagginsa, Gandalfa, krasnoludy, elfy, orły i Beorna, natomiast po przeciwnej stronie stoją Smaug, gobliny, wilki i pająki. Znamienny jest fakt, że siły zła są brzydkie i wzbudzają odrazę. Złe postacie są złośliwe, chciwe, okrutne i bezwzględne, gotowe do najgorszego, aby uprzykrzyć życie kompanii. Z kolei reprezentanci dobra z Gandalfem i Bilbem na czele walczą o sprawiedliwość, wykazują się pracowitością, heroizmem, wzajemnym wsparciem i poświęceniem w imię realizacji zadania. Najważniejszym starciem jest bitwa pięciu armii, podczas której gobliny pod wodzą Bolga i ich sprzymierzeńcy zostają pokonani, ale zwycięstwo dobrej strony okupione jest dużymi stratami i nigdy nie gwarantuje wiecznego spokoju, a zapewnia ulgę jedynie do momentu, aż zło nie odrodzi się na nowo. W Hobbicie stają naprzeciwko siebie dwie wyraźnie oddzielone i ukazane na zasadzie kontrastu strony, z których jedna działa z myślą o sprawiedliwości, a druga w tym przeszkadza i troszczy się wyłącznie o własne interesy osiągane kosztem innych istot. Warto jednak zaznaczyć, że bohaterowie występujący w powieści nie są jednowymiarowi. I tak na przykład Thorin, który podczas podróży wykazywał się męstwem i szlachetnością, widząc złoto popada w obłęd, jest chciwy i pazerny i nie chce dzielić się skarbem z ludźmi. Cała akcja Hobbita skupiona jest wokół wyprawy krasnoludów i Hobbita do Samotnej Góry w celu odzyskania skarbu, skradzionego krasnoludom przez groźnego smoka Smauga. Oczywiście jest to podróż, podczas której bohaterowie przeżywają niezwykłe przygody, napotykając liczne przeszkody losu i niebezpieczne stwory, którym muszą stawić czoło. Podróżnicy spotykają także życzliwe postacie jak Elrond czy Beorn, u których mogą się schronić i zregenerować siły. Podczas podróży pod wpływem wspólnych przeżyć między Hobbitem a krasnoludami rodzi się przyjaźń. Krasnoludy początkowo nieufnie odnoszą się do pana Bagginsa i powątpiewają w jego umiejętności włamywacza, ale z czasem przekonują się, że bez Hobbita ta wyprawa nie mogłaby zakończyć się sukcesem. Bilbo wielokrotnie ratuje towarzyszy z opresji, to dzięki niemu udaje się im ujść z życiem, gdy zostają zaatakowani przez olbrzymie pająki w Mrocznej Puszczy, a potem uciec z więzienia leśnych elfów i dostać się do miasta na jeziorze. Warto również zwrócić uwagę na postać Gandalfa, który opiekuje się całą kompanią, a przede wszystkim Hobbitem, za którego czuje się odpowiedzialny. Wszak to on wciągnął go w tę wyprawę. Czarodziej pełni rolę przewodnika, ale też ratuje wędrowców z opresji, jak to ma miejsce przy spotkaniu troli, czy wtedy, gdy kompania zostaje uwięziona przez gobliny. To dzięki kontaktom Gandalfa, krasnoludy i Hobbit zostają uratowani przez orły. Z postacią głównego bohatera związany jest także motyw przemiany. Bilbo przed wizytą Gandalfa wiódł bardzo spokojne życie, jak na typowego hobbita przystało. Pan Baggins zostaje wciągnięty przez Gandalfa w niebezpieczną wyprawę i przez jakiś czas żałuje, że krew tuków wzięła w nim górę i zgodził się wziąć w niej udział. Hobbit podczas podróży staje przed wieloma zupełnie nowymi dla niego i trudnymi wyzwaniami. Jednak za każdym razem udaje mu się przezwyciężyć swój strach i uratować towarzyszy. W ten sposób niepozorny hobbit wkrótce zyskuje ogromny szacunek wśród krasnoludów, którzy nie tylko liczą się z jego zdaniem, ale także traktują go jako swojego przywódcę. Można powiedzieć, że Bilbo staje się najodważniejszym z członków wyprawy, czego dowodzi wchodząc w głąb Samotnej Góry. Pan Baggins postawiony w trudnej sytuacji potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność i przekazać arcyklejnot Traina Bardowi, mając nadzieję, że to pozwoli zażegnać konflikt między krasnoludami a ludźmi i elfami. Jest to bardzo trudna decyzja, bowiem w pewnym sensie Bilbo zdradza swoich towarzyszy, z którymi tak wiele przeżył, ale jest to jedyne wyjście z tej trudnej sytuacji. Cała podróż mocno zmienia Bilba Bagginsa, który z niepozornego hobbita staje się bohaterem powszechnie szanowanym wśród ludzi, elfów i krasnoludów. Po powrocie do domu mieszkańcy Back End, którzy nie lubią przygód, traktują pana Bagginsa jak dziwaka, ale dla głównego bohatera nie ma to znaczenia.